Hej, z tej strony Judy i witam Was w nowej serii na moim kanale. Serii jakże wyczekiwanej, jakże upragnionej, jakże po prostu ile ja dostałem wiadomości na jej temat. Pamiętacie zapewne jak jechałem z każdą częścią kolejną Harry'ego Pottera bardzo szybko i Harry Potter, Insygnia Śmierci, część pierwsza troszeczkę zniszczyły mi psychikę. Ja już mówiłem Wam wtedy dlaczego, narzekam strasznie na tę grę, co mi się w niej nie podoba, nie będę znów więc tego może streszczał. No ale Harry Potter, Insygnie Śmierci, część druga. Szczerze podchodzę z bardzo podobnym uczuciem jak do części pierwszej, choć zobaczymy, być może gra mnie czymś zaskoczy. Z tego co wiem, za długa nie jest więc i sama rozgrywka nie będzie trwała znowu jakoś tak długo, myślę, że seria nie wyjdzie długa. Tak więc, kochani, pamiętacie jak to się ostatnio zakończyło? Harry już nie chodzi do szkoły, ponieważ jest jednym z takich najbardziej poszukiwanych czarodziejów na świecie. Szuka go Voldemort i jego poplecznicy. Tak więc Harry musi się ukrywać, dodatkowo zbierając części, można rzec, duszy Voldemorta i je niszcząc. Czy uda mu się zniszczyć je wszystkie? Przekonamy się sami. Ruszajmy w tryb fabularny. Jeszcze jak widać nigdy nie grałem, więc dajmy sobie nową grę. I na poziomie normalnym, nie zamierzam, zalecany dla nowych graczy lub nie grających wcześniej w tego typu gry. Szczerze w Harry'ego Pottera grałem, ale to jest coś, czuję, że będzie dla mnie bardziej Call of Harry Potter, nie wiem, Battlefield, coś w tym stylu. Tak więc dajmy sobie poziom normalny. Grywku, muszę się dostać do jednej ze skrytek w banku Gringotta. To niemożliwe. Z tobą to będzie możliwe. Miecz Gryffindora. To moja cena. Grywku, wejdziesz ze mną pod pelerynę niewidkę. Ron, w skarbcu Lestrange będzie Horcrux. Znajdziemy go i będziemy bliżej załatwienia sam wiesz kogo. Hermiono, a jak zniszczymy Horcruxy, jeśli damy Gryfkowi miecz Gryffindora? Inaczej by nam nie pomógł. Poza tym on nie ma miecza. Jeszcze. Gotów? Eliksir wielosokowy nie działa bez końca. Oby Harry wiedział, co robi. Madame Lestrange, w czym mogę dzisiaj pomóc? Chcę wejść do mojej skrytki. Mogę prosić o okazanie różdżki? A to niby czemu? Wiedzą, że to Hermiona. Ktoś ich ostrzegł. Imperium! Doskonale. Proszę za mną. Przed nami! Że też nie pomyślałem! Rybku, co to jest?
Hermiono! Ron! Macie znowu swój wygląd! Jak to? Wodospad złodzieja! Zmywa wszystkie zaklęcia! Co wy do diabła tu robicie? Straż! Imperio! Spotkamy się w skarbcu, Harry Potter! Gryfek i Bogrot pójdą prosto do skarbca. Musimy znaleźć inną drogę na dół. Okej, wynieś Horcrux. Dobra, w ogóle czy tylko mi się wydaje, że nie wiem, ja nie mam czegoś takiego, nie pamiętam, czy to był jak celownik do różdżki, rozumiecie o co mi chodzi. W sensie, że nie wiem gdzie ja mierzę to zaklęcie, dobra. Chodźmy z nimi. Czy ja mam możliwość jakąś szybszego, poczekajcie, dajmy sobie opcję. W ogóle jak jest, jeżeli chodzi o, nie, dźwięk, to ja... O, napisy niech będą włączone, czemu nie? Być może ktoś chce czytać, o tym nie pomyślałem. Wspomaganie celowania, wysokie. Aha, czyli ono będzie wspomagane. Spoko. Znalezione, zbierane przedmioty, ale brakuje mi czegoś takiego jak... A nie, jest sterowanie, poczekajcie. Konfigurowanie klawisze. Chcę wiedzieć, jak jest w ogóle, czy jest sprint. Rzucanie zaklęć, mysz 1. Teleportacja, o. Lewy kontrol, protego, lewy shift, czyli to na pewno nie będzie, czyli nie ma szybkiego biegania. A nie, jest, sprint, osłona, spacja. Czemu dali sprint na spację, to ja nie wiem, ważny punkt, tap, wspomaganie celowania, mysz 2. Aha, czyli to będzie wspomaganie celowania. Spoko, no to rozgląda się, obraca i Harry za pomocą myszy. No okej, okay. Klikając spację nie biegnę ani troszeczkę szybciej. No cóż, bywa. Co zrobić, prawda? Coś czuję, że nie wyjdzie mi to zbieranie przedmiotów za dobrze. Na razie musimy po prostu, o, tam jadą kolejni. Przejadą przez ten... Przejechali normalnie przez sobie to. No, dokąd iść? Czekajcie, naciśnijmy tab. Naciskam tab i nic się nie dzieje. A nie, to wyświetla się. Wynieś Horcrux ze skarbca Lestrange. Okej. Okay. Co chwilę ktoś jedzie, ale nikt na nas nie zwrócił uwagi, spoko. Dobra, co mam tutaj stanąć sobie, okej. Pewnie liczył na to, że nas złapią, Hermiono, a co ty sobie myślałaś? Okej. I co? Wejdź za osłonę przy żarzącym się znaczniku. Żarzącym się? Użyj spacji. Okej. Zgaduję, że zaraz tutaj ktoś na nas wyleci. No i są strażnicy i jakiś tutaj sobie facet, który przyszedł do skarbca. Okej. No i co? O, tam w ogóle coś się wyświetla, albo to jest po prostu jakiś płomień się pali, nie wiem. Co mamy zrobić? Czy my mamy ich zaatakować? Musimy przejść tych strażników. Zdobywasz zaklęcie Drętwota. Okej. Złodzieje! O kurde, nie wiem, czy tak miało wyglądać. Ale powiedzmy, dobra. Dwa headshotiki. Okej, pójdziemy tędy. Poczekajcie. Chcę zobaczyć, co tam jest. Tam się coś kryje, tam jest jakaś znajdźka. Tak jest, ja myślałem na początku, że to może jakaś, nie wiem, coś tu się pali, ale nie, to jest ewidentnie znajdźka. Szukaj innych zbieranych przedmiotów w grze. Znaleziono nowe wyzwanie. Wyzwanie je... Serio, gro, jak chciałaś, żebym przeczytał to tak szybko? Niech mi to gra wytłumaczy, jak ona chciała, żebym ja to przeczytał. Nie wiem, co tam się wyświetla, ale bym musiał naprawdę czytać jak szalony. Dobra, co zrobić? Idziemy więc dalej. Strażnicy obezwładnieni. Mam nadzieję, że nikt się nie skapnie, co tu się działo. Co muszę tak... z tymi drzwiami? Co z tymi drzwiami? Zaklęcie regulujące. Okej. Alo homora, no... Kto by pomyślał? Zaklęcie... Wiecie, jakiekolwiek zaklęcia, zawsze jak się rzuci alo homora, to wszystko się otworzy. To jest... Niesamowite zaklęcie, trzeba przyznać. Aczkolwiek słyszałem, że w tej grze będzie śmieszny, bo tutaj zobaczcie, takie drzwi się otworzy bez problemu. Użyj się przed nadjeżdżającym. Okej, już. Już. Chowam się. Aczkolwiek właśnie słyszałem, że w tej grze będzie wyglądało to tak, że raz Alohomora działa bardzo szybko, a raz będą się bawić z tym bardzo, bardzo długo. No, było blisko, ale nikt nas nie zauważył. Spacja, żeby wyjść. Pobiegnij sprintem do tunelu. Przytrzymaj spację. Aha, teraz mamy włączony sprint.
O kurde, jadą. Znaleźli. A, ci już nas zauważyli, spoko. Nie, ale oni moi też biegli, to też miałem się chować od razu. No czemu nie mogę typa obezwła... Wy typy! Ej, no co jest? Przecież mam włączone to. A chyba że to tak powinno działać. Okej, muszę poczekać, nie mogę tak od razu zaatakować. I co z tego, że mnie znaleźli? Kto by się tym przejmował? Wiem. Takie coś jest jak najbardziej logiczne. Tak więc idziemy, Hermiono. Nie możemy im pozwolić, żeby zamknęli skarbiec. Gdzie tam? Ja na takie coś nie zezwalam. I co? Może znajdziemy kolejną jakąś znajdźkę gdzieś po drodze. Rozglądajmy się. Wiecie, jakoś nie jestem taki, żeby tutaj, nie wiem, ochoty na to, żeby wszystko znajdować. No ale jak się coś trafi, to czemu nie podnieść, prawda? No i co? Kolejne miejsce. Gdy pojawi się tab, naciśnij, aby sprawdzić. Nie ma tu żadnych ognisk, co? Nie sądzę. No ja nie wiem skąd ten dym, szczerze. Ale chyba musimy iść dalej, czyż nie, a nie rozglądać się to nie wiadomo czym. Oj, Ron, ty zawsze byłeś pesymistą. Nadchodzą strażnicy. No, staram się wejść za osłonę. Ale mam zasłonę. Po prostu tak się ustawiłem, że ta zasłona mi chyba naprawdę nic nie da. Aha, oni się od razu, aha, tak jak we wcześniejszym, wiecie, teleportują. No nie wiem, słaba ta ochrona, co nie, Ron? Prawda, że słaba? Kurde, miałem już przez chwilę ochotę nacisnąć R, żeby przeładować, rozumiecie? To już znaczy, że tutaj jest po prostu za dużo tego rzucania czarów. Naprawdę, ten moment, w którym po prostu chciałem nacisnąć R, ewidentnie. Nie mam tutaj nigdzie żadnego magazynka, nic, ale miałem ochotę to zrobić. Nie, no to jest przesada. Nie mamy tu nic. Ty to umiesz, zobaczcie, Hermiona używa czaru poziomu pierwszej, kurde, klasy w Hogwarcie. Ty to umiesz. O kurwa! Czy tu jest smok? Tak, tu jest ewidentnie smok. Zaraz, który to było Protego? Dajmy sobie opcję. Jeszcze raz sterowanie, chcę sobie jeszcze wszystko poprzypominać. Protego to jest lewy shift, czyli na ten będę się bronił. Okej. Dobrze wiedzieć. Żeby mi się dobrze wszystko przypomniało. Uważaj, Harry! Nie damy rady ich przejść. Sprawdź, czy możesz podejść. Pewnie, stary. Użyj Protego, bo spędzimy to cały dzień. Okej, Protego, jasne. Zobaczymy. No, strzelajcie, cwaniaczki, strzelajcie. O Jezu! Dawaj, Harry, Protego, bo nas pozabija. O nie! Dobra, weź mu przywal. Po co się bronić, skoro można atakować? Pamiętajcie. Atak to najlepsza obrona. Tak to się mówiło? Chyba tak, zaraz skąd oni do mnie strzelają? Tam strzelają do mnie, gdzieś są. Możesz mu trafić headshota, gdzie... Wychodź. Mam zasłonę, nic mi nie zrobią. Muszę poczekać, aż ten wyjdzie. No, co się z nim stało? Nie wiem, ale nie chcę wyjść. No, traf mu! Heda, Harry! No... No, teraz w końcu. No, w końcu chyba nie dostał jeszcze. Patrzcie, no wystaje mu łeb! Trafia mu idealnie w głowę. Takie coś aż się nie chce wierzyć czasami. Kurde, Harry, zobacz, tu jest kolejny. Może tego też nie potrafisz trafić. Nie wiem, ale skubani jak się kryją. Co nie? Ja tam nie będę żałował niczego. Zawsze jakaś fajna przygoda, prawda? Włamać się do Grindota. Nie, no trafiam mu w głowę, no ale nie dostanie. No wychyl się. No niech cię szlak, podejdę po prostu blisko. Podejdę blisko i tyle jak chodzi o ciebie. No traf, Harry, nie w skałę, dlaczego nie mogę podwyższyć celowania? Dawaj, pięknie. O kurwa, ich tam jest. Tego nie przewidziałem. Nie no, ale naprawdę, nie rozumiem, że Gringot i te sprawy. Dobra, schowaj się lepiej zaraz ze słoną. Przeczekamy ich troszeczkę. O, będą się wychylać i leżą. To jest lepsza taktyka niż stosowanie Protego, jak mamy zasłony. No, wyjdź, nie na ciebie czekam, aczkolwiek i ty możesz dostać, jak się prosisz. Ale tu był jeszcze jeden, chyba że on już dostał też. Dobra, nie zmienisz zasłony, załatw go, Harry. Kurde, nie możesz za szybko celować.
Dobra, czekamy. Pięknie, jeden dostał i ten też dostał. Tak, okej, pięknie. Spacja, żeby wyjść ze zasłony. A nie, cały czas mi się myli, że spring jest na nie ten przycisk, jak mówię. Ciężko będzie mi się przyzwyczaić. Nie ma tu jakichś znajdziek. Pewnie już coś pominąłem, znając świat. Ale na razie nie widzę. Którędy mamy iść? Uważaj, Ron. Ten most nie wygląda zbyt solidnie. Poważnie, Hermiono, nie wiem, czy tak martwisz. Przepraszam, stary. Ron, jak możesz? Bez sensu, Harry, idźmy dalej. Sprawdź, czy jest inna droga w dół. Ooo, gro, co się dzieje? Gra straciła klatki na sekundę, kochani. Dobra, już je odzyskała. Tak się zastanawiałem, dlaczego jest to rozwidlenie i już wiem, dlaczego to było rozwidlenie. Fak, nie, ten przycisk. Harry, będzie nam potrzebna pomoc. Gdzie wy jesteście? A wy zeszliście na dół, ale ja muszę iść tędy, rozumiem. Nie, kurde. Raz spacja to jest to, raz to. Ale zaraz, ja chyba nie, ja muszę im jednak pomóc stąd, wiecie? Mam takie dziwne wrażenie, że najpierw muszę ich obezwładnić, bo jestem w sumie w idealnej pozycji, żeby coś takiego robić. Więc problemów nie ma. Już, też się możemy schować ze zasłoną, czy nie możemy? Nie, chyba nie możemy, ale oni mnie nie widzą nawet. Oni nawet nie zwracają na mnie najmniejszej uwagi. No Harry, taki z ciebie wprawny normalnie, kurde, czarodziej, a nie potrafisz załatwić tych gości. No, zaklęcie teleporta skuteczniejsze z małej odległości, no co ty nie powiesz? Na razie się zbliżyć nie mogę. Dobra, nie. Czekamy, aż sobie przycelujemy. Dobra, teraz lepiej. Jeszcze, żebyś ty tak dostał, byłoby miło. O, pięknie. Zostań na stanowisku na moście. A ja powinienem stać tutaj, spoko. Aha! Przyszedłem tutaj tylko po to, żeby mnie zajebali stąd. Co? Co miało być doskonałe? To, że mnie, kurde, zrzucili z mostu? Oj. Gdzie wy jesteście? Tutaj. No ja dołączyłem do nich. Nie ma się o co martwić. Dobra, załatwię. Póki idą, Harry. Dobra, nie. Ty musisz jednak lepiej sobie przycelować. Najlepiej to podejść do frajeru. Nawet nie będę używać tego wspomagania celowania, wiecie? Po prostu jak jest... O, tak nawet mi się wydaje, że lepiej się strzela bez tego wspomagania celowania. Tak szczerze. Bez ogródek. Co? Kolejni nadchodzą? Ja robię teraz ofensywną szarżę. Harry, szarżuj. Szarżuj na nich, bo oni na razie idą jak tempaki. Dobra, nie, weź schowaj się jednak za zasłoną. O, dobre! Takie chowanie się za zasłoną to mi się podoba. Wystawiaj tylko rączkę. Dobra, nie, poczekaj aż to się wszystko... Dostali, czy nie dostali? Ten dostał. Okej, teraz czas na ciebie, kolego. Leżysz, a tam był chyba jeszcze jeden. Tak! Ale jak on się tak chowa, to... Nie, zostań! Leżysz, dobrze, ale ilu ich jeszcze tu będzie? I tak im cały czas powolutku, wiecie co, przemieszczał się. Chociaż teraz to nie jest chyba za dobry pomysł. To znowu kilku kolejnych. Dobra, weź, dawaj, Harry. To jest idealny moment, żeby go powalić. Doskonale, tak też się spodziewałem, że to będzie wyglądać. Nie no, więcej już chyba przeciwników nie spotkamy tutaj. Przy drzwiach mamy do nich dołączyć. Okej, ale ja tutaj sobie chcę rozejrzeć się. Jakieś, wiecie, znajdźki, nieznajdźki. Na razie to tutaj niczego nie widzę. Więc okej, dołączmy. Dobrze. No nie będzie łatwe, no ale skoro mamy Alohomore, które otwiera każdy zamek... Ron, czy to nie otwiera przed nami wielu możliwości? Gdzie ty jesteś w ogóle, Ron? Stoi tam... A, pilnujesz nam pleców, bardzo... Hermiona Granger, a to my... Serio, to teraz musimy... Zaraz, wcześniejsze drzwi... Fuck, ej, żeby oni jej nie powalili. Może powinienem z Protego stanąć zaraz. Tak się bawić. Być może... Nie, bo oni w biedną Hermionę Granger. Tak powinniśmy stać. Nie, tutaj. Harry. Dobra, dawaj. Czy w ten sposób Hermiona nie dostaje? O nie, chyba któryś ją tam trafi. Dobra, załatw go, jak już podchodzi tak blisko, nie przesadzajmy. Dobra, dawaj Protego. Jak się wychylą, to no właśnie, no, też możesz coś pomagać. Będziecie żałować, żeście się tu złamali. Kto będzie żałował, ten będzie. Nikt nie może wejść do skarbca. Dawaj, Harry. Mam nadzieję, że Hermiona otworzy te drzwi. Ja mam taką nadzieję też, ale już jej się kończy życie. Biedna Hermiona. Uff, no, ja też myślałem.
Naprawdę, czym się te drzwi Hermiona różnią od poprzednich? Wyjaśnij mi. To jest bardzo ważne pytanie. To dochodzi ze skarbca. Cokolwiek to jest. Jedaczysko brzmi, jakby cierpiało. Jedaczysko? Kurczę, Hermiono, brzmi, jakby nas miało zjeść. Poza tym przysiągłbym, że... Nie, to nie może... Pewnie chodzi mu o to, że smok, ale pomyślałem dokładnie to, co Ron. Słuchajcie, był punkt kontrolny. Ja sobie na dzisiaj pozwolę już skończyć. Troszeczkę tutaj załatwiliśmy przeciwników. Nie zamierzam iść dalej. Dalej pójdziemy dopiero w kolejnym materiale. Wiem, że nie był zbyt długi ten materiał, ale nie wiem, co ile tutaj są punkty kontrolne. Być może kolejny filmik będzie już dłuższy w okolicach tych 25-30 minut. No ale dzisiaj pierwszy film to taki troszeczkę króciutki. W każdym razie, kochani, podobało Wam się? Nie zapomnijcie więc ocenić, skomentować, zasubskrybować. Powiedzcie, czy podoba Wam się ostatnia część Harry'ego Pottera na moim kanale. No, ja czekam na Wasze komentarze, lecz to tyle na dziś, tak więc żegnam się z Wami, cześć i czołem i na razie.